Wysokim Sądem wskazuje, że w dniu 21 stycznia 2012 roku w Nieganinie działając w zamiarze bezpośrednim pozbawiła życia swoją urodzoną 21 stycznia córeczkę poprzez to, że umieściła ją w worku, zawiniętą w ręczniki, zawiniętą w dziecięce ciuszki, w wyniku czego doszło do zatrzymania krążenia, niewydolności oddechowej, które spowodowało śmierć. Oskarżona twierdzi, że dziecko nie płakało, co oczywiście w świetle przeprowadzonej sekcji zwłok, jak również zeznań złożonej przez panią Bigu w poprzedniej rozprawie, wyklucza jej wersję. Przeprowadzone w czasie sekcji zwłok próby jelitowo-żołądkowe wykazały, że te narządy, zarówno i płuca, jak i jelita, żołądek, były bardzo dobrze napowietrznione, co tak jak Bigła przyjmuje, że przede wszystkim najgórzej upowietrzniają się jelita. Jeśli one były tak dobrze napowietrznione, bo pływały wysoko w słoiku z wodą, czego byłam bezpośrednim świadkiem, to znaczy, że dziecko do 6 godzin żyło. Zachowanie oskarżonej później po urodzeniu, czyli posprzątanie, wypranie, schowanie dziecka do szafy, świadczy o jej pełnej premedytacji. Jej zachowanie wobec innych osób, które się dowiedziały, czy miało miejsce poronienie, czy na przykład przyjechała policja, czy to, co twierdziła wobec swojego konkubenta, że to były skrzepy, że urodziła, że dziecko wpadło do ubikacji, no nijak się mają Wysoki Sądzie do ustaleń faktycznych w tej sprawie. Jej zachowanie to właśnie, tak jak mówię, zgodne, logiczne. Zaprzeczała wobec wszystkich, że doszło w ogóle do porodu. Dopiero w szpitalu okazało się przy badaniu, że to urodziła normalnie donoszoną ciążę, co również potem wykazała sekcja zwłok, że dziecko urodziło się żywe, zdrowe, zdolne do samodzielnego życia. Oskarżona tej ciąży i tego dziecka nie chciała od początku. O tym świadczy Wysoki Sądzie fakt, że starała się ukrywać tą ciążę, że wchodziła na strony o porodach, na strony aborcyjne i nie tak jak twierdzi oskarżona, że to może ktoś inny wchodził, może jej konkubent wchodził, bo tam jakaś jego znajomego partnerka była w ciąży. To ewidentnie Wysoki Sądzie wynika z zeznań świadka, nie tylko pokrzywdzonego Grzegorza Pauliny Obu. To jest przypadek. Szukając czegoś w tym komputerze, likwidując jakieś tam zaśmiecenie komputera, zobaczyła, że takie strony były w internecie szukane i co oczywiście Wysoki Sądzie potwierdza opinia biegłego informatyka. Także Wysoki Sądzie wnoszę o uznanie oskarżonej za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, czyli czynu z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Dzisiaj z opinii biegłych psychiatrów i psychologa, jak również dzisiaj złożonych zeznań przed Wysokim Sądem wynika, że oskarżona ani nie działała w żadnym efekcie, ani nie było to dzieciobójstwo w rozumieniu Kodeksu Karnego, to była w Wysokim Sądzie pełna premedytacja. W związku z tym uważam, że kara, jaką będę wnosiła dla oskarżonej 25 lat pozbawienia wolności, jest karą adekwatną i do stopnia zawinienia, do okoliczności czynu, jak i również biorąc pod uwagę Wysoki Sądzie, no sam zarzut, że dla mnie jako matki strasznie ciężko to zrozumieć, jak można pozbawić życie taką bezbronną istotę, która mogłaby żyć. Oskarżona nie miała tragicznych warunków, żeby matka samotnie wychowująca, brak środków do życia i tak dalej. Sama przyznała Wysoki Sądzie, że ich sytuacja finansowa nie była zła. Pokrzywdzony, owszem, pracował dorywczo, ale pracował, tak jak sama oskarżona stwierdziła, że 3-4 tysiące zarabiał, więc pozbycie się dziecka, bo byłoby kolejnym obciążeniem, nie potrafię Wysoki Sądzie tego zrozumieć. W związku z tym wnoszę o wymierzenie oskarżonej kary 25 lat pozbawienia wolności
orzeczenie przypadku dowodów rzeczowych przekazanych wraz z aktem oskarżenia i zwolnienie oskarżonej od kosztów i opłat. Słuchana charakterze podejrzany, oskarżona. Pani Adriana powiedziała, że nie pamięta, co się działo po urodzeniu dziecka. Nie przyznała się jednocześnie do stawianego jej zarzutu. Także Wysoki Sądzie wobec takiej treści wyjaśni. W moim przekonaniu sąd będzie musiał przeanalizować zarówno możliwość kwalifikacji czynu przypisywanego oskarżonej z artykułu 148 wszystkich jego paragrafów, jak również artykułu 149. Ja Wysoki Sądzie w pierwszej kolejności, właśnie mając na uwadze treść wyjaśnień oskarżonej, wnoszę o jej uniewinnienie od stawianego jej zarzutu.